Siemanko, z tej strony Mateusz, zaprogramuj życie.pl. W tym odcinku kontynuujemy naukę architektury restowej, bazując na module rejestracji i logowania użytkownika do naszej aplikacji. Zapraszam! Poprzedni odcinek skończyłem mniej więcej w tym miejscu. Opowiadałem, w jaki sposób Laravel rozwiązał u siebie mechanizm, czy bardziej architekturę restową, w jaki sposób to, co wpisujemy w przeglądarkę, jest procesowane po stronie serwera i w jaki sposób są generowane pliki HTML, które widzimy między innymi w tym momencie na ekranie. Warto zaznaczyć, że ta architektura restowa będzie bardzo podobna niezależnie od tego, jaką technologię i jaki framework wykorzystamy. My bazujemy na frameworku Laravel i języku PHP, ale można korzystać na przykład ze Springa, który bazuje na Javie i tam odbywa się też to bardzo podobnie, czyli mamy przeglądarkę, która tworzy jakiś request, jakieś żądanie, które następnie przechwytuje serwer i w tym serwerze, czyli w tym kodzie Springa jest również bardzo podobny mechanizm routingu, on jest troszkę inaczej implementowany, ale zasada jest taka sama, czyli mamy jakiś routing, który przechwytuje ten ruch, mapuje odpowiednio na podstawie danych z protokołu HTTP, które przychodzą do odpowiedniej funkcji już w kodzie i w kontrolerze. Tam wykonuje się jakby logika biznesowa i zwracany jest wynik do przeglądarki. Z moich obserwacji na wielu grupach, gdzie jest wiele początkujących osób uczących się programowania, zdarza się tak, że już na samym starcie mają problemy z jakimiś podstawowymi funkcjonalnościami albo ze strukturą plików, ze strukturą katalogów, jak to wszystko zrobić, co od czego jest i tak dalej. I w zasadzie ciężko jest ruszyć i to bardzo zniechęca już na samym początku. Ja bym chciał pokazać taki sposób, który Laravel ma już w swoich mechanizmach i w swoich możliwościach. I taki moduł logowania i rejestracji użytkownika można zrobić w zasadzie w kilka minut bez większego wysiłku. Ale żeby nie gadać za dużo, przejdziemy sobie od razu do realizacji i będę wszystko opowiadał po kolei. Przejdźmy sobie do dokumentacji Laravela i przejdźmy sobie do zakładki frontend. Tutaj jest komenda i instrukcja w zasadzie, co trzeba zrobić, żeby taki startowy szablon formularzy logowania i rejestracji zrealizować u siebie. To, co tutaj na wstępie możemy sobie zobaczyć, to już widzimy na informację, że można to zrealizować w trzech technologiach frontendowych. Albo wykorzystując Bootstrapa, albo wykorzystując Reacta, albo wykorzystując Vue. I to jest świetne, ponieważ każda z tych technologii jest inna. Wiadomo, że są różne predyspozycje, różne są potrzeby projektowe i założenia. I twórcy frameworka wyszli naprzeciw i umożliwili zrobienie takiej paczki startowej i takiego first start całego projektu, różnych gałęzi jakby tego front-endu. My będziemy korzystać w naszym prostym sklepie i w naszej prostej aplikacji z Bootstrapa i z jQuery. Zdaję sobie sprawę, że wiele osób będzie jakby to negować i mówić, że jQuery już się nie używa, że po co, że to jest stara technologia, teraz tylko React, Vue albo Angular. Ja uważam troszeczkę inaczej. Moim zdaniem jQuery nadal jest używany, był używany bardzo często, nadal jest używany i pewnie jeszcze będzie używany. Na pewno nie w takiej skali, jak to było kiedyś, ale będzie. Chociażby dlatego, że jest wiele projektów, które na nim bazuje i te projekty trzeba po prostu utrzymywać. I nie zawsze jest jakby budżet w kieszeniach firm, żeby takie aplikacje przepisywać, zmniejszać ten dług technologiczny i przepisywać to na nowsze technologie. Zdecydowałem się na jQuery, dlatego że troszeczkę w moim mniemaniu jest on właśnie niedoceniany, a wydaje mi się, że do takich małych projektów, jakie tutaj będę realizował, on się nada bardzo dobrze. React albo Vue to są takie większe kobyły, czy Angular, które mogłyby być za duże na ten projekt i niepotrzebne.
Myślę, że jQuery tutaj będzie idealne. Może zastanówmy się, w jaki sposób tę bibliotekę czy ten moduł logowania i rejestracji wciągnąć do naszego projektu. Mamy tutaj informację, że potrzebna jest taka biblioteka Laravel/UI. Mamy ją zainstalować znanym już nam kompozerem. Kompozera instalowaliśmy na samym początku, tam chyba w pierwszym filmiku z całej serii, gdzie konfigurowaliśmy sobie środowisko. Czyli kompozer to jest takie narzędzie, które umożliwia m.in. zarządzanie bibliotekami, które są wykorzystane w naszym projekcie PHP-owym. I to słowo require oznacza, że jest wymagana ta biblioteka, czyli ma zostać dodana do tego projektu. Tu jest nazwa biblioteki. Tutaj mamy informację o tym, jaka wersja. Ten znaczek tutaj informuje nas, że przy update'cie projektu przez kompozera mają być sprawdzane aktualizacje tej biblioteki i może ta biblioteka zostać zaktualizowana, o ile zmiany w ramach jej aktualizacji nie popsują naszego aktualnego projektu. Nie pozostaje nic innego, jak skopiować tę komendę, która tutaj jest, i wrzucić ją i uruchomić w naszym projekcie. Ja skorzystam z terminala, które dostarcza moje IDE, ale jeżeli korzystacie z innego, możecie sobie odpalić po prostu terminal Windowsowy, przejść do głównego katalogu projektu i tam to wykonać i też to zadziała. Jak widać, jestem ustawiony w moim projekcie. O, teraz jest skopiowana komenda. Czekamy, aż się zainstaluje i widzimy się za moment. Jak widzicie, nie udało się zainstalować biblioteki. Jest to poniekąd celowe działanie, żeby pokazać, w jaki sposób radzić sobie z błędami i z problemami podczas procesu developmentu w ogóle aplikacji, bo takich błędów i przeszkód pojawia się masa. Przejdźmy sobie na samą górę tego błędu, który tutaj widzimy, i znajdziemy źródło i czy przyczynę, dlaczego nie udało się biblioteki zainstalować. Jak widzimy tutaj, moja wersja Laravela, która jest zainstalowana, to jest 8.9.0. A próbujemy zainstalować bibliotekę Laravel UI w wersji 2.4 i one nie są ze sobą kompatybilne. Jak sobie zobaczymy tutaj, to jest informacja, że dokumentację, którą przeglądam, jest w wersji 7, a nie w wersji 8. Jeżeli przejdę na wersję 8, no to Laravel jeszcze tego u siebie nie ma sprawdzonego, ale co nie znaczy, że biblioteki nie możemy zainstalować i z niej korzystać. W takim przypadku najlepiej jest skopiować sobie po prostu nazwę tej biblioteki, wpisać ją w przeglądarkę i dopisać Pakagist i przejść na tą stronę. Pakagist to jest taki portal, w którym są zebrane wszystkie biblioteki, z których możemy korzystać właśnie poprzez kompozera. To jest takie zbiorcze repozytorium tych bibliotek i jak widzimy tutaj, mamy wszelkie potrzebne informacje, żeby poczytać o tej bibliotece i dowiedzieć się, w jakiej wersji działa, jaka jest aktualna. Aktualna, stabilna to jest nasze 3.0. To też widać tutaj, ile jest pobrań, na jakiej licencji i oczywiście cała dokumentacja. I z tego, co tutaj widzimy, jest, tak jak powiedziałem, wersja 2X, czyli na przykład nasze 2.4, jest kompatybilne tylko z wersją 7. Żeby zainstalować tą bibliotekę dla Laravela w wersji 8 w górę, potrzebna jest wersja minimum 3. Dlatego sprawdzamy sobie tutaj, jest 3.0 i poprawiamy polecenie, które wpisaliśmy. Jeszcze raz spróbuję wkleić. Skopiujemy nasze polecenie. Wklejamy. Poprawiamy na 3.0. I widzimy się za moment. Jak widać, biblioteka tym razem zainstalowała się poprawnie. Nie ma żadnej informacji o błędzie. Tutaj jest stary komunikat. Tutaj jest wywołanie tego polecenia z nową wersją biblioteki. Zostało to pobrane, zainstalowane i można z tego korzystać. Jest takie miejsce w projekcie, w którym możemy sobie podejrzeć biblioteki, między innymi podejrzeć biblioteki, z których korzysta nasz projekt. I jest to plik composer.json. To, co się rzuca od razu w oczy, to są takie dane i konfiguracje naszego projektu. To, co w tym momencie będzie nas interesować, to ta górna część. Zaczynając od samej góry,
Mamy name, czyli nazwę projektu. Konwencja jest taka, że w pierwszej części jest informacja o autorze, o firmie sprzedającej na przykład to oprogramowanie, czy o firmie, która jest właścicielem i tak dalej. U nas, ja sobie to przygotuję po prostu jako zaprogramuj zycie. I tutaj jest nazwa projektu, u mnie to jest shop myślnik YIT. Niżej mamy, jakiego typu to jest. No, można by powiedzieć, że to jest projekt, ale jest kilka opcji. Co ciekawe, tutaj idę też po wciśnięciu kontrolu i spacji, podpowiada mi, jakie opcje są do wyboru w ogóle dla każdego pola w tym pliku kompozera. Są cztery rodzaje. Można stworzyć bibliotekę, można zrobić plugin kompozerowy i można zrobić projekt i ten projekt u nas zostaje. Opis, no to cokolwiek, co nam przychodzi, żeby w jakiś sposób scharakteryzować to, co tutaj realizujemy. Wpiszmy sobie this is example of project for YouTube purposes. Keywords to są słowa kluczowe, które charakteryzują właśnie nasz projekt. To jest pole opcjonalne, więc można to sobie usunąć, nie będzie to potrzebne. Licencja jest bardzo ważna i jest bardzo wiele tych opcji tutaj dostępnych. MIT oznacza open source, z którego można korzystać, dlatego ja to sobie zostawiam. Ta opcja poniżej MIT, czyli proprietary, oznacza, że jest to prawnie zastrzeżone, czyli projekt jest prywatny. Oprócz tego mamy część require i require dev. Jaka jest między nimi różnica? W require dev wpisujemy sobie wszystkie biblioteki, które są potrzebne dla deweloperów. Czyli na przykład jakieś biblioteki testujące, biblioteki od dokumentacji, na przykład API. Wszystko to, co nie jest potrzebne z punktu widzenia zwykłego użytkownika korzystającego z systemu. Takie biblioteki są dodawane właśnie tutaj w tej sekcji require, czyli jakby biblioteka samego Laravela, właśnie biblioteka nasza graficzna i sam PHP i tak dalej. Także to jest część, która w tym momencie nas najbardziej interesuje. Jak będziemy sobie z biegiem czasu dochodzić do kolejnych etapów, to będę opowiadał, co od czego tutaj jest. Na razie tyle nam wystarczy. Jak widać, ta biblioteka, którą dodaliśmy tym poleceniem Laravel UI w wersji trzeciej, ona się tutaj automatycznie pojawiła. Można to robić tak, że dodaje się to komendą, a można dodawać tu po prostu kolejne biblioteki i wykonać Composer Update czy Composer Install i te biblioteki się pojawią. No to co, zamykamy ten plik, bo jest nam teraz niepotrzebny. Zamykamy tą stronę z paczkami od Composera między innymi. I przechodzimy sobie dalej. Tu jest ten etap, o którym ja wspominałem, czyli mamy możliwość wyboru trzech różnych technologii, w których chcemy realizować i tworzyć nasz projekt. My bazujemy na Bootstrapie, więc moglibyśmy skorzystać z tego polecenia, ale ono nie doda nam tych modułów logowania i rejestracji użytkownika. To zrobi tylko taką podstawę katalogów i potrzebnych plików do tego, żeby ten frontend zaczął działać. My skorzystamy sobie z tej wersji tutaj uzupełnionej z końcówką auth. Ona określa to, że ma być dodany właśnie ten moduł autoryzacji użytkownika. Wykonajmy sobie to polecenie. Jak widać, zostało to zainstalowane poprawnie i do naszego routingu automatycznie zostały dołożone nowe wpisy i nowe linijki. Żeby było bardziej widoczne, ja sobie to wszystko pominimalizuję. I to jest część, którą stworzyłem ja na potrzeby ostatniego filmu. A tutaj mamy część nową, która została dodana wskutek jakby wykorzystania naszej biblioteki. I to, co warto zauważyć, funkcję z klasy auth, która ma ukryty routing i te endpointy, które będą kierować później do kontrolerów. Z jednej strony to jest dobre, a z drugiej nie. We wcześniejszych wersjach Laravela czegoś takiego nie było. Ten routing tutaj był jawny i bezpośrednio jakby wskazane były te endpointy na takich zasadach jak właśnie te, które tutaj mamy zdefiniowane, albo ten poniżej. Tutaj chcieli troszeczkę twórcy to ułatwić i przyspieszyć.
Ja nie jestem do tego przekonany, bo może to być takie mylące na samym początku i troszkę wprowadzające w błąd, że jak to, a gdzie to teraz znaleźć i tak dalej. Endpointy, które są ukryte pod tym, można znaleźć w Auth Methods i można sobie zauważyć, że to wszystko tutaj jest. Są gety, posty na login, jest post na logout, get i post, czyli generowanie formularza i obsługa tego, zapis tego formularza, czyli get i post i każdy jakby element związany z tą autoryzacją. Gdzie to jest skierowane, jak to jest skierowane, to zaraz do tego dojdziemy, tylko pokazuję miejsce, w którym to jest i można sobie to podejrzeć. Można to nadpisać, można z tego zrezygnować, wyrzucić to, zdefiniować własne routy i własny routing, własne kontrolery i wszystko kierować jakby po swojemu. Drugie miejsce, gdzie możemy sobie zobaczyć ten routing, jest wywołanie komendy artisanowej. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale chyba tak. Route list. Jeszcze raz. O! Teraz będzie lepiej widoczne. Dostajemy tutaj informacje, jakie metody HTTP są nasłuchiwane, na jakich endpointach, czyli mamy gety, posty, na register, na password, email, reset, logout, login i tak dalej. I do jakiej akcji to prowadzi, czyli do jakiego kontrolera i do jakiej funkcji w nim zdefiniowanej dany routing, dany endpoint ma być kierowany ruch i z którego ma potem wracać odpowiedź z serwera. Name to są te nazwy, między innymi, które są tutaj, które można nadawać routingom, endpointom. One są później wykorzystywane również jako takie identyfikatory, do których można się odnieść, z których można korzystać, wywołując konkretny endpoint. Middleware to są takie grupy klas czy funkcjonalności, które zostaną wywołane przed tym, jak request, czyli nasze żądanie, zostanie odebrane przez kontroler. Czyli można tam sprawdzić na przykład uprawnienia, sesje, zweryfikować ciasteczka, cokolwiek, co idzie jakby w żądaniu, w requestie, można tam sprawdzić, albo wykonać coś jakby niezwiązanego, pobocznego, co jest ważne z punktu widzenia logiki biznesowej konkretnego endpointa. Także taką komendę można sobie wywoływać, jak widać nawet jest nasze hello, które kieruje na Hello World Controller. Także można sobie to wywoływać i sprawdzać, żeby mieć zawsze pod ręką i mieć pewność, jakie endpointy mamy pokonfigurowane w naszej aplikacji i jakie są do nich przypisane funkcje. Można by się spodziewać tego, że skoro mamy bibliotekę zainstalowaną, wszystko poszło fajnie, to tutaj wszystko nam zadziała tak, jak powinno. Tutaj sobie zamknijmy to i przejdźmy na stronę główną. I zobaczcie, co się pokazało. Jest login i register, ale co się stanie, jak przejdziemy? Jest to w takiej formie surowej, bez żadnej obróbki CSS-owej i JavaScriptowej. Zarówno login i register nie mają wszystkich plików potrzebnych do tego, żeby przeszedł ten proces jakby instalacji tych modułów w pełni sprawnie. Warto tutaj sobie cofnąć się pod miejsce, gdzie wykonywaliśmy tą komendę z instalacją tego Bootstrap Auth i zobaczyć, że tutaj polecili nam jeszcze, żeby zainstalować, wykonać npm install i npm run dev. Npm install zainstaluje nam wszystkie potrzebne biblioteki JavaScriptowe do projektu, a npm run dev spowoduje, że zostaną te pliki przeniesione do katalogu, który jest widzialny z punktu widzenia przeglądarki. Wykonajmy te polecenia i zobaczmy, co się zadzieje. Ja sobie otworzę jeszcze tutaj to okno lewe z plikami, żebyście zobaczyli, co się zadzieje i co się zmieni w naszej strukturze katalogów. To sobie wszystko pozamykam. Zrobimy npm install. No i natrafiliśmy na kolejną sytuację, troszkę problemową. Z racji tego, że będziemy korzystać z npm-a, będzie nam potrzebne środowisko Node.js-a. Potrzebujemy coś takiego zainstalować na naszym komputerze, więc wystarczy wejść w Node.js, pobieranie, wybrać odpowiedni system, ściągnąć i przejść przez cały proces instalacyjny. Jak widać, uruchomił się nasz ekran instalacyjny. Akceptujemy sobie
wymagania i licencje. Zostawiamy domyślną ścieżkę. Ona może się nam przydać, ja sobie ją skopiuję. OK. Tego nie potrzebujemy, to jest dokumentacja, reszta jak najbardziej. To jest ważne, żeby było zaznaczone, bo określa dodanie do zmiennych środowiskowych, nie będziemy musieli tego ręcznie robić. Robimy next. Proces instalacyjny dobiegł końca, chwilkę to trwało. Ja musiałem zrestartować swoje IDE z racji tego, że terminal nadal nie widział jakby zmiennej środowiskowej, która została dodana po procesie instalacyjnym. Jeżeli korzystacie ze zwykłego terminala, jego też będzie trzeba zrestartować, uruchomić na nowo. I ta komenda będzie widoczna. To możemy sobie zamknąć i spróbować teraz sprawdzić, jaka wersja i czy dobrze się zainstalowało oprogramowanie. Jak widać, Node jest zainstalowany, NPM również jest zainstalowany. Wykonajmy to polecenie, które tam mieliśmy do zrealizowania po instalacji biblioteki i tego modułu z autoryzacją. To chwilkę będzie trwało. Ja w międzyczasie opowiem, co w tym momencie się dzieje. W naszym projekcie jest taki plik package.json. To w ramach tego pliku mamy zdefiniowane biblioteki i polecenia, które będą wykorzystywane właśnie przez naszą część frontendową. Mamy tutaj kilka sekcji, dokładnie trzy, może być ich więcej, ale to ze spokojem można sobie poczytać w dokumentacji. I jest część oznaczająca, że to jest projekt prywatny. Mamy tutaj skrypty, które mogą być uruchamiane poprzez NPM, na przykład dev, NPM development i tak dalej. Mamy informacje związane z bibliotekami, które są wykorzystywane przez na razie część deweloperską, czyli jest pewna analogia do tego, co było z Composerem. Tam też mieliśmy sekcję require i require dev, czyli ta część, która była potrzebna z punktu widzenia użytkownika i z punktu widzenia dewelopera, to jest bardzo podobnie. Mamy tą część, która jest potrzebna z punktu widzenia deweloperskiego i one są dodane. Polecenie, które zostało wykonane, czyli npm install, spowodował, że te biblioteki zostały dodane do naszego projektu i zainstalowane. A pojawiły się one w katalogu Node Modules. Tutaj są te wszystkie elementy, które uwzględniliśmy sobie i wszystko to, co jest potrzebne do tego, żeby uruchomić nasz projekt. Jedyne, co teraz jest potrzebne, jeszcze chwilkę poczekam, bo moje IDE zaczyna indeksować pliki. Po tym procesie i po przeindeksowaniu te podświetlenia powinny zniknąć. To będzie wtedy znak, że biblioteki zostały zainstalowane i plik, jakby stan bibliotek zainstalowanych jest równy z tym, co jest tutaj zdefiniowane i nie ma żadnych zmian, plik nie wymaga update'u. I to się właśnie stało. Jak widać, te podświetlenia zniknęły. Moje IDE zakończyło proces indeksowania plików, więc możemy sobie na razie stąd wyskoczyć i uruchomić to polecenie. I w tym momencie pliki zostały przeniesione do sekcji public. Pamiętajmy, że ten katalog public jest widoczny z poziomu przeglądarki przez naszego Apache, którego sobie skonfigurowaliśmy w wirtualnych hostach. I to tutaj jest to dostępne. Jak możemy sobie to sprawdzić? Wchodząc na naszą aplikację i klikając login albo register. Jak widać, pliki CSS-owe i JS-owe się załadowały i formularze są dostępne, ostylowane, działające. Nie jest ten stan taki surowy, jak mieliśmy parę. Jeszcze tylko, że jeżeli już wspomniałem o katalogu Node Modules, to warto wspomnieć o katalogu Vendor. Tutaj trafiają biblioteki, które są zdefiniowane w ramach naszego pliku Composer i to tutaj z tego miejsca korzysta nasza aplikacja w tej części PHP-owej. Także to tutaj jest źródło tych bibliotek, one tutaj lądują. Jeżeli dodamy coś do Composera i dodamy jakąś bibliotekę do naszego projektu, ona trafi właśnie w ten katalog. Czyli w naszej strukturze mamy dwa katalogi, które odpowiadają bibliotekom. Jeden katalog Node Modules odpowiada bibliotekom frontendowym, a drugi katalog Vendor odpowiada bibliotekom PHP-owym. I do tego mamy dwa pliki, composer.json
i package JSON, które odpowiadają za to, żeby te biblioteki tutaj definiować, zarządzać wersjami, dokładać, usuwać i tak dalej. Także z tych, jakby z tego poziomu jest możliwość definiowania, z czego nasza aplikacja ma korzystać. No to co, mamy formularz rejestracji, to wypadałoby z niego skorzystać i zobaczyć, czy on działa. Wpiszmy sobie jakiekolwiek dane, test.pl, test i test. Rejestracja nie przeszła, zadziałała nam walidacja, która wyświetla informację, że hasło musi mieć co najmniej 8 znaków. Robimy test, 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 test i robimy rejestrację. Jesteśmy zarejestrowani. Widać, zmienił nam się w ogóle tutaj dostęp, czyli jest jakby rozróżnienie już tego stanu między gościem, a między osobą zarejestrowaną i zalogowaną w systemie. Jeżeli zrobimy logout, to widzimy zupełnie coś innego. Zobaczmy teraz, czy na te dane, które mam wpisane, spróbujmy ze złymi danymi. Jest informacja, że nie możemy się zalogować. A wpiszmy jeszcze raz poprawne dane, jesteśmy zalogowani. Możemy to jeszcze zweryfikować w naszym PHP MyAdminie. Wejdźmy sobie w tabelę shop, w bazę naszą shop, w tabelę users i jak widać jest informacja, że jest użytkownik zarejestrowany, czyli dodał się do bazy danych. Hasło nie jest wpisane plain textem, czyli takim jawnym tekstem, tylko jest zaszyfrowane, o tym mechanizmie opowiem za tydzień. Także zróbmy sobie parę słów podsumowania. No z pewnością ten odcinek będzie najdłuższym z całej serii dotychczasowej i ze wszystkich odcinków. Sporo tego materiału dzisiaj było, ale mam nadzieję, że było dość ciekawie i nie było nużąco. Powiedziałem w tym odcinku, w jaki sposób dodawać biblioteki do części zarówno frontendowej, tej części backendowej, PHP-owej, czyli pliki package.json i composer.json. Powiedziałem parę słów na temat routingu i tego, jak można sobie weryfikować ten routing z poziomu polecenia artisanowego. Przeszliśmy przez proces rejestracji i logowania użytkownika, co jest potrzebne do tego, żeby to zrealizować i w jaki sposób krok po kroku to zrobić. Nawet zainstalowaliśmy Node.js-a i zapewne jeżeli to jest wasz pierwszy projekt, to będziecie mieć bardzo podobną sytuację, więc wydaje mi się, że to będzie takie fajne uzupełnienie. Co sobie zrobimy w następnym tygodniu? Miałem plany troszeczkę inne, ale to logowanie jest rzeczywiście rozbudowane, więc omówię, w jaki sposób działają te mechanizmy logowania, rejestracji, walidacji. Pozmieniamy troszeczkę pliki i zobaczymy, jak to wszystko tutaj działa w przysłowiowych bebechach. Za 2 tygodnie będzie fajny odcinek z Gitem. Także mam już materiał częściowo przygotowany, pobawimy się troszkę Gitem i połączymy go z naszym projektem, ale to jeszcze nie ten moment, żeby o tym mówić. Widzimy się za tydzień, omawiamy dalej ciąg dalszy naszej autoryzacji naszego użytkownika, a ja bardzo bym prosił o to, żebyście dawali łapeczki, subskrybowali, bo to mi daje taki realny feedback, ile osób jest zainteresowanych. A jak piszecie komentarze, to jest jeszcze lepiej, jest mi jeszcze milej, nie zawsze musimy się zgadzać. Mogą być różne zdania i opinie na różne tematy albo różne podejścia, więc bardzo chętnie też poczytam, jak wy rozwiązujecie różne problemy albo z jakich narzędzi korzystacie. I dzisiaj będzie pytanie do was, jakie macie podejście do biblioteki jQuery. Widzimy się za tydzień. Cześć.